Zwykle wstydzą się prosić o pomoc, dlatego ich najczęściej nie widzimy, mimo że być może mieszkają tuż obok nas. Bezdomni, bo o nich mowa, żyją wśród nas i jak każdy potrzebują pomocy. Opału, odzieży, ewentualnie innych rzeczy. Chodzi przede wszystkim o to, aby zabezpieczyć te osoby przed zimnem i mrozem. Jeszcze przed świętami do samotnych i wyglądających jakiejkolwiek pomocy wyruszą wspólne patrole pracowników miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej oraz policji. Będą oni sprawdzać warunki, w jakich żyją ci, którzy czasem wstydzą się wyciągnąć rękę po pomoc. Policjanci limanowscy wspólnie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będą starali się w najbliższym czasie dotrzeć do takich osób, aby móc przedsięwziąć jakieś czynności zapobiegawcze, aby tym osobom, szczególnie przez okres zimowy, jakoś pomóc. Potrzebna by była taka wrażliwość społeczna, jeżeli mieszkańcy naszego miasta zauważą, że ktoś, prawda, gdzieś koczuje, gdzieś przebywa i takie zagrożenie, prawda, ze strony właśnie tych niskich temperatur dla niego występuje. My przyjmujemy takie zgłoszenia i natychmiast podejmujemy interwencję. Tą nie tylko materialną, ale i duchową pomoc mogą znaleźć te osoby, które przyjdą na ulicę Szwedzką 3 do siedziby Caritasu. Codziennie wydawanych jest tu około 70 ciepłych posiłków. Dla niektórych jest to być może jedyne pożywienie w ciągu całego dnia. Każdy gest się liczy. Siostra Helena na co dzień styka się z tą naszą lokalną bezdomnością, która wbrew pozorom jest. Niestety, często jest ona skrywana, bo nikt nie chce być wytykany palcami. Dlatego zdaniem siostry wszyscy, my również, możemy pomóc. Nawet mimo niechęci tej drugiej strony oczekującej pomocy. W końcu przecież mogą zmienić zdanie i zechcieć przyjąć naszą pomoc. Takie odwiedziny trwają różnie, czasami dłużej, czasami krócej, ale tak się staram po prostu, żeby maksymalnie ci ludzie poczuli się, że są docenieni. Zawsze jak my mówią, że jest bałagan na przykład, to ja mówię, że proszę cię tym nie martwić, bo ja nie jestem do sprawdzania czystości w domu, tylko po prostu jestem po to, żeby wysłuchać, żeby porozmawiać i to po prostu jest dla nich takie najbardziej bardzo ważne. Od 28 listopada, pierwszej niedzieli Adwentu, aż do Wigilii Bożego Narodzenia, Caritas Polska rozprowadzi 3,5 do 4 miliona wigilijnych świec. Celem wigilijnego dzieła pomocy dzieciom jest poza zbieraniem funduszy na pomoc potrzebującym, uwrażliwienie na trudną sytuację dzieci ubogich i potrzebujących wsparcia. Magdalena Trojanowska, TV28.